Dlaczego jedni ludzie potrafią przyciągać do siebie pieniądze niczym magnes, a inni pomimo swoich wysiłków ciągle borykają się z brakiem gotówki? Czy istnieją sprawdzone sposoby na to, aby poprawić stan swojego ciała, ducha i portfela? W jaki sposób postępują bogaci, a w jaki osoby biedne? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. To, jak zarządzamy naszymi pieniędzmi, jest wypadkową wielu czynników. Pierwszym jest oczywiście środowisko, w jakim żyjemy i ludzie, z którymi najczęściej obcujemy. Nie na darmo mówi się, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Od najmłodszych lat są więc to rodzice, następnie nasi szkolni koledzy i wychowawcy, a w życiu dorosłym nasi znajomi i współpracownicy, którzy kształtują nasze przekonania. Od najmłodszych lat jesteśmy więc programowani przez nasze otoczenie. Jeżeli jest ono pozytywne, przedsiębiorcze, ambitne i ukierunkowane na sukces, najprawdopodobniej wyrośniemy na wspaniałego i zamożnego człowieka, który będzie radził sobie w życiu znakomicie. Niestety takie przypadki zdarzają się rzadko i najczęściej nasze otoczenie skutecznie torpeduje wszelkie przejawy ambicji, zaradności i rozwoju, jakie przejawiamy. Przez to wiele osób w życiu dorosłym ma problemy z zarządzaniem pieniędzmi, ich zarabianiem i inwestowaniem. Istnieją jednak pewne wspólne cechy, które, jeżeli tylko zostaną przez nas dostrzeżone i zmienione na dobre, mogą bardzo szybko wpłynąć na poprawę każdego rejonu naszego życia. Zaczynając od zdrowia poprzez samopoczucie i samoocenę, kończąc na finansach. Przyjrzyjmy się więc nawykom, które sprawią, że będziemy mogli się stać najlepszą wersją samych siebie. Na samym początku warto wspomnieć, że ludzkie nawyki stanowią 40% dziennej aktywności. Oznacza to, że przez 40% dnia każdy z nas leci na autopilocie. Na pewno doświadczyliście tego stanu rzeczy, kierując na przykład samochodem, czy też wykonując po raz 100-tysięczny określoną pracę. Kiedy to wyłączyliście się podczas wykonywania jakiejś czynności i dopiero po czasie uświadomiliście sobie, że upłynął pewien okres czasu. To jest właśnie nawyk. Nasz mózg jest śmierdzącym leniem i stara się, jak tylko może, wypracować pewne gotowe schematy, którymi będziemy podążać. Jeżeli takowy wypracuje, wskakuje na daną ścieżkę po to, aby zaoszczędzić sobie pracy i zużyć jak najmniej energii na swoją pracę. Tak właśnie jesteśmy skonstruowani. Jak więc widzicie, nawyki są potężnym narzędziem i mogą zarówno pozytywnie, jak i negatywnie poprowadzić nas przez życie. Zobaczcie. Ktoś, kto ma nawyk regularnego biegania, wypracował sobie ten właśnie schemat, który wrzuca mózg na utartą ścieżkę i mówi mu, że co drugi dzień wybieramy się na trening. Oczywiście jest to nawyk jak najbardziej pozytywny. Działa to również w drugą stronę. Jeżeli wypracowaliśmy w sobie nawyk obżerania się na wieczór niezdrowym jedzeniem albo picia piwka, nasz mózg niechybnie przypomni nam około 22, że pewną aktywność należałoby wykonać. Jak widzicie, nawyki są bronią obosieczną i możemy nimi albo wzmacniać nas samych, albo też osłabiać. Naszym celem jest więc po pierwsze wyłapanie wszelkich negatywnych nawyków, które posiadamy, po drugie zastąpienie ich nawykami pozytywnymi. Nie jest to nic trudnego, wystarczy jedynie notować przez cały tydzień wszelkie nasze aktywności w ciągu dnia. Bardzo szybko będziecie mogli zauważyć pewne schematy, które są dobre bądź też złe. Kolejnym krokiem jest zastąpienie złych działań takimi, które dodadzą nam energii. Jeżeli, dla przykładu, wyłapaliście, że kupujecie impulsywnie w sieci, możecie wprowadzić nawyk kupowania tylko jednej rzeczy na tydzień albo odczekania 24 godzin z dokonaniem zakupu. Jeżeli po tym czasie nadal będziecie potrzebować danego produktu, możecie go sobie kupić. Każdy z nas ma swoje słabości, z którymi warto walczyć, aby stać się lepszą wersją samego siebie. Jak jednak poprawić nasze finanse i stać się bardziej zamożnym? I tutaj możemy zastosować kilka nawyków, które pomogą nam w tej materii. Pierwszym jest odkładanie 10 do 20% swoich zarobków.
Na początku miesiąca, kiedy wasza pensja przychodzi na konto, od razu przelewajcie dziesiątą część na inne subkonto. Możecie nawet ustawić stałe zlecenie, aby nie robić tego co miesiąc. Ktoś powie, że 10% to tyle co nic. Ktoś inny powie, że bez tych 10% nie przeżyje miesiąca. I w jednym, i w drugim przypadku są to jedynie wymówki, które osłabiają was samych. Budowanie oszczędności sprawi, że poczujecie się bezpiecznie, kiedy wasze oszczędności będą na tyle spore, że wasza poduszka finansowa wystarczy wam na przeżycie 3 do 6 miesięcy, będziecie mogli pomyśleć już o inwestycjach. Wcale nie muszą być to jakieś wielkie działania. Możecie zacząć naprawdę skromnie, rzucając sobie na przykład po $50 na lokatę oprocentowaną na 10% w skali roku na giełdzie kryptowalut Binance. Link do rejestracji na tej giełdzie znajdziecie pod tym wideo. Chodzi ogólnie o to, aby w ogóle zacząć budować swoje aktywa, które będą dostarczać wam pieniądze, niezależnie od tego, czy pracujecie, czy też nie. Kolejnym nawykiem, który warto w sobie wypracować, jest nieodkładanie rzeczy na później. Prokrastynacja, czyli zwlekanie z działaniem, jest prawdziwą plagą i każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, zmaga się codziennie z tym zjawiskiem. Ludzie w swojej naturze są leniwi i potrafią wyolbrzymiać w swojej głowie zajęcia, które muszą wykonać. Sprawia to, że mnóstwo osób odkłada na ostatnią chwilę to, co należało zrobić już dawno temu. Ostatecznie, kiedy mamy już nóż na gardle, musimy podjąć się zadania. Niemniej jednak prace, jakie wtedy wykonujemy, przysparzają nam mnóstwa stresu, są wykonywane nienależycie i wprowadzają chaos w naszym życiu. Aby pokonać nawyk odkładania, warto wykorzystać technikę 5 sekund, którą stosuję osobiście. Kiedy tylko w moim umyśle pojawia się myśl o pracy, jaką mam wykonać, w ciągu 5 sekund wykonuję najmniejszą czynność, która przybliża mnie do realizacji zadania, nawet jeżeli jest to coś malutkiego. Dzięki temu nasz mózg nie będzie miał czasu na wymyślanie seksownych wymówek, aby odłożyć nasze zadanie na dalszy plan, a zamiast tego przystąpimy do działania. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kiedy już rozpoczniemy wykonywanie określonej czynności, okazuje się, że wcale nie była aż tak trudna, jak nasze wyobrażenia o niej. Kolejnym magicznym wręcz sposobem na poprawę naszego życia na każdym poziomie jest tworzenie list celów do wykonania. Zwykła kartka papieru i długopis wystarczą, aby stworzyć listę zadań na dzień, miesiąc, a nawet dłuższy okres. Na początek w zupełności wystarczy wam lista na dzień, którą stworzycie rano, kiedy wstaniecie, lub dzień wcześniej na wieczór. Posiadając listę, macie wyszczególnione wszystkie zadania, które są dla was ważne. Wiecie, w którą stronę iść, co jest ważne, a co nie i co należy dziś zrobić. Lista zadań to prawdziwe błogosławieństwo, które wprowadza porządek, spokój i harmonię w nasze działania. Każdy powinien codziennie tworzyć swoją listę zadań i po kolei wykreślać wszystkie zadania, jakie się na niej znajdują. Uwierzcie mi na słowo, że satysfakcja, jaką poczujecie na koniec dnia, kiedy spojrzycie na swoją listę, która zawiera tylko i wyłącznie wykreślone pozycje, jest naprawdę wspaniała. Kolejnym nawykiem, jaki warto w sobie zbudować, jest nawyk umiaru. Dzisiejszy świat staje w kontrze do tego założenia, mówiąc, że wszystko musi być na maksa, szybko, tu i teraz, nie liczy się jutro i tego typu podobne seksowne slogany, które mają wprowadzić nas w stany euforii i niekontrolowanych stanów emocjonalnych. To właśnie w takich chwilach podejmujemy impulsywne działania, takie jak niepotrzebne zakupy czy trwonienie pieniędzy. Zachowanie umiaru pozwoli wam na kontrolę waszego życia. To wy staniecie się kapitanem waszego statku i pokierujecie go na właściwe wody. Umiar jest bardzo ważny, ponieważ dotyka każdego aspektu naszego życia. Umiar w jedzeniu i piciu, umiar w korzystaniu z internetu, umiar w trenowaniu, umiar w wydawaniu pieniędzy, umiar w relacjach międzyludzkich itd. itd. Człowiek, który zna swoje granice i ich przestrzega, wie kim jest i co mu wolno. Jest lepiej zorganizowany, wie czego chce i do czego dąży, potrafi cieszyć się życiem, ale nie będzie się w nim zatracał. Umiar w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważny, ponieważ stojąc po skrajnych stronach określonych zachowań, nigdy nie wygrywamy. Przykładem może być wydawanie pieniędzy. Można być ogromnie rozrzutnym człowiekiem, ale można być też dusikroszem, który oszczędza dosłownie na wszystkim. Można obżerać się lub popaść w anoreksję. Przykłady można mnożyć w nieskończoność. Warto więc codziennie praktykować nawyk umiaru, aby naprawdę cieszyć się życiem. Kolejnym nawykiem, który poprawi nasze życie, jest budowanie różnych źródeł dochodu.
Nasze aktywa są naszą armią w walce o wolność finansową i im więcej ich mamy, tym więcej pieniędzy nam one dostarczają. Dlatego tak ważnym jest, aby ciągle i bez ustanku tworzyć nowe źródła dochodu. Zaczynając od tych najprostszych jak lokaty bankowe, poprzez te, które są bardziej złożone, jak wynajem nieruchomości czy dywidendy z akcji, kończąc na dodatkowych biznesach. Im więcej źródeł posiadamy, tym lepiej. Naszym najlepszym zabezpieczeniem jest zbudowanie jak najliczniejszej bazy dodatkowych źródeł dochodu, które wraz z upływem czasu będą przynosić nam pieniądze bez potrzeby ingerencji z naszej strony. A stąd prosta droga do wolności finansowej. Ostatnim ważnym spostrzeżeniem jest to, że nawyki są zaraźliwe. Jeżeli przebywacie w towarzystwie osób, które palą, istnieje spore prawdopodobieństwo, że i wy będziecie palić. Jeżeli otaczacie się ludźmi, którzy narzekają, wy nie będziecie optymistami. Jeżeli wasi znajomi czy też rodzina uważają, że osoby majętne są złymi ludźmi, wy również najprawdopodobniej będziecie myśleć podobnie. Dlatego tak ważnym jest, aby otaczać się osobami, które podziwiamy, które myślą pozytywnie, chcą się rozwijać i uważają, że szklanka zawsze jest do połowy pełna. Ludzie, którzy osiągają sukces, uważają na to, kto znajduje się w ich grupie najbliższych znajomych i ograniczają kontakty z osobami, które mają toksyczny wpływ na innych, a pielęgnują znajomości z ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do życia. Jak widzicie, to czy w życiu będzie wam się wiodło, czy też nie, zależy najbardziej od nas samych. Ludzie sukcesu nie mają szczęścia. Oni po prostu pracują ciężej i mądrzej od ogółu. Posiadają właściwe nawyki i je pielęgnują codziennie, starając się poprawić swoje życie i wznosić na kolejne wyżyny swoich możliwości. Najlepszym w tym wszystkim jest to, że każdy z nas może w każdej chwili zacząć podążać tą samą drogą, budując nową, lepszą wersję samych siebie. Dlatego gorąco zachęcam każdego z was do pracy nad sobą i podnoszenia swoich umiejętności każdego dnia, niezależnie od tego, ile macie lat i czym się zajmujecie. To jedyna właściwa droga, która da wam radość z życia i satysfakcję z tego, kim jesteście. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość i pokazało, jak ważne są nasze codzienne nawyki i jak bardzo mogą nam one pomóc w poprawie stanu naszego ciała, ducha i portfela. Jeżeli tak się stało, zachęcam was do podesłania tego wideo swoim znajomym, a także pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.